Drugi dzień matur! To właśnie dzisiaj była matematyka, czyli przedmiot, którego wszyscy się prawdopodobnie najbardziej boją. Ja też się bałem, ale jak się okazało, nie było aż tak źle. Na początku miałem lekkie wątpliwości co do tego, czy zdam, ale już są wyniki w internecie, już to wiele osób rozwiązywało na swoich transmisjach na żywo na YouTubie. Sprawdziłem swoje wyniki i mogę powiedzieć wam widzowie, że z tego, co tam oni robili, zdałem. Czy faktycznie zdałem, to się okaże dopiero 5 lipca, ale jak wiecie, ja nie mogę czekać. Więc w dzisiejszym odcinku rozwiążemy sobie same quizy. Prosiłem was w dzisiejszym filmie, który zresztą był trochę takim clickbaitem, ten popołudniowy film był takim trochę clickbaitem, że nie zdałem matury, ale ja faktycznie nie wiedziałem, czy ją zdam, czy nie zdam, uznałem, że a zrobię clickbaitik, żebyście wbili. Tam was poprosiłem również o to, żebyście dali pomysły na filmy i właśnie takie komentarze się tam pojawiły, które mówiły o tym, żebym nagrał quizy, więc nagrywam quizy. Ale nie byle jakie quizy, ponieważ jako, że mamy czas maturalny, to dzisiaj postanowiłem sprawdzić, czy zdam maturę z matematyki, czy jednak jej nie zdam. Zanim rozpoczniemy, to tylko was szybko poproszę o łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, żebyście byli na bieżąco. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostawiam ci na to 5 sekund. Czas masz, dopóki nie zjem sobie tej frytki z McDonalda. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Już jest zimna, to jest naprawdę niedobra frytka. To był błąd, widzowie. Mam nadzieję, że wam się udało zostawić łapkę w górę, jeżeli tak, no to bardzo dobrze. A ja nie przedłużam, lecimy z quizami. Przed nami pierwszy quiz, który jest totalnie bardzo łatwy i bardzo prosty, ponieważ wystarczy po prostu zdrapać, ale jest to bardzo treściwy quiz, ponieważ jest pytanie, na ile zdałeś maturę z matematyki i powiem wam tak, na pewno to nie są wysokie liczby, więc więcej niż 60% na pewno nie będzie, nawet wątpię, żeby był powyżej 50%, ale zostawmy taki przedział. I mniej niż 20 też nie będzie, w sensie mam nadzieję, że nie będzie w ogóle 20, bo jakby mam nadzieję, że nie będzie mniej niż 30, bo wtedy bym nie zdał. Więc po prostu liczę na to, że powyżej 30 tutaj będzie pokazywało. Wydaje mi się, że co najmniej 35% na pewno będę miał, może być powyżej 40. Więc uwaga, dowiedzmy się, ile tak naprawdę będę miał z matematyki. Uwaga, zdrapujemy i... Co? Dobra, czyli zdałem matematykę. Oto twój wynik z matury z matematyki, podziel się nowinką w komentarzu. Tyle mi w zupełności wystarczy, dziękuję bardzo. To jest chociaż 30%, w sensie, to jest chyba zaliczone, chociaż nie wiem, czy 31. Mam nadzieję, że 30 też będzie zaliczone, bo inaczej nie zdam matury. Ale przejdźmy do następnego quizu, który jest taki. Gdybyś w tym roku pisał maturę z matematyki, co byś dostał? I co byś, czy to byś zdał? O, nie wiem, powinno być takie, dobra, nieważne. W każdym razie sprawdźmy to. O kurde, to są naprawdę ciężkie pytania. Ej, dobra, liczba o 2 większa od liczby logarytm. O kurde, naprawdę? Naprawdę to jest to pytanie? Nie, to się nie dzieje naprawdę, że ja taki quiz sobie zabrałem. O Boże, dobra, czekajcie. O 2 większa od liczby... Co to jest za quiz? Dobra, widzowie, ja nie mam czasu na to, żeby to liczyć. Ja po prostu strzelę, nie wiem, strzelamy 100, bo lubię... O, dobra, udało mi się trafić, super. Bardzo się cieszę. To mam nadzieję, że takiego samego farta miałem na maturze. Nieważne, dany jest trójkąt o bokach długości ABC. Stosunek ABC jest równy 3, 5, 7, które zadanie jest fałszywe. Liczba C jest o 12%. O Boże, dlaczego ja sobie wybrałem taki quiz do rozwiązywania? Czekajcie. O Boże, dlaczego to tak wygląda? Dobra, inaczej. Dobra, widzowie, ja nie wiem, to są tak ciężkie pytania. Ja bym mógł się nad tym rozklejać i tak dalej, ale przysięgam, ja bym musiał... Nagrywam 7 minut, jestem przy drugim quizie. 7 minut, jestem przy drugim quizie, z czego przy pierwszym trzeba było tylko zdrapać. Rozumiecie to? 7 minut. Więc ja nie mam czasu na to, żeby teraz tu siedzieć, bo ja bym ten odcinek nagrywał z 2 godziny. Ja nie mam tyle czasu, tym bardziej, że jest godzina 16. Za 3 godziny wracuję filmem, muszę go jeszcze zmontować, zrobić miniaturkę i wszystko, więc po prostu będę strzelał. Nie wiem, zobaczymy, sprawdzimy moją umiejętność strzelania. To raczej nie będzie to. Tora też strzelam, dobra, jednak 60% liczby C. Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe? Kurde, nie mogę tego wytrzymać, nienawidzę matematyki. Dobra, nieważne, drugie pytanie. Wśród podanych poniżej nierówności wskaż te, którą zbiorem rozwiązanie z przedział. Dobra. Jak? Nie wiem, nieważne. To jest po prostu już niemożliwe. Nie trafiłem żadnego. Nie, pierwszy trafiłem. Przynajmniej jeden. Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o 10% zmniejszyła się o 2018 zł. Ten towar po obniżce kosztował. Cena pewnego to. Dobra, czyli. To umiem obliczyć. Procenty są najfajniejsze. Dlaczego ja wybrałem taki quiz? Ja mam dość.
Ja mam dość, to już jest czwarte pytanie, muszę liczyć matematykę. Ja pierdzielę, ja to nigdy więcej takich quizów. Dobra, widzowie, obliczyłem to. To musi być ta środkowa odpowiedź, nie wiem. Dobra, jest. Boże, nie wytrzymam. Nie, dobra, widzowie, ja nie wytrzymam. Nie robię tego, nie robię tego dalej, kończę to. Przecież ja będę to nagrywał 3 dni i 3 noce. Ja nie mam na to czasu, najzwyczajniej w świecie. Kurde, najgorszy quiz na świecie. Nie wiem, kto to zrobił, ale jesteś totalnym kozakiem. Naprawdę, przysięgam. To były tak trudne pytania, że ja takich trudnych pytań nie miałem na maturze, normalnie. Tragedia. Kto napisał Króla Edypa? Ja pierdzielę. Kurde, kto to napisał? Ja nie wiem. Sofokles, jak super. Dlaczego rodzice Edypa porzucili go? O, to wiem, bo była klątwa na nim. Bo był on człowiekiem, był podobny, nie bali się go, nie był kaleką, nie chcieli mieć kot, nie chcieli mieć dzieci, nie kochali. Bali się go. Tak, bali się go. Dobra, czy Edyp zabił swojego ojca? Tak. Kazali mu? Nie, on się nie... Tak, bronił się przed... Tak, dobra. Jaką lekturę z podanych napisał William Shakespeare? Macbetha napisał. Dobra. Już bałem się, że będzie jakaś inna odpowiedź też. Ile czarownic spotkał Macbeth? 10. 3. Nie miałem pojęcia, nie czytałem. Jak nazywały się czarownice? Ja pierdzielę, nie wiem. Siostry losu. Nie wiedziałem o tym, to jest czysty strzał. Adam Mickiewicz, autor Pana Tadeusza, tworzył w epoce. O Boże, to był, nie, to nie był romantyzm. To był romantyzm, okej, dobra, nieważne. Podaj rodzaj i gatunek literacki Pana Tadeusza. Epika, gatunek, epika, epopeja, Boże. Nie znałem matury z polskiego, coś tak czuję. A teraz coś o lalce. O, to dobrze, bo lalka była na maturze. Została napisana przez Bolesława Prosa, który był przedstawicielem epoki pozytywizmu. Dobra, to wiem. Dlaczego, gdzie rozgrywała się akcja powieści lalki, tak? Okej. To, dobra. Czas na granicę. Jak nazywa się główny bohater lektury? Granica. O Boże, ja nie wiem. Nie wiedziałem, widzowie, to jest czysty strzał. Jak miał na imię ojciec głównego bohatera? Karol. Valerian. O Boże, jakie dupy imię. Który z tych postaci nie umarła? Nikt nie umarł. Jednak wszyscy umarli, tylko Żancia tylko przetrwała. Teraz nastał czas na Ferdydurkę. Nie czytałem tej lektury, nie czytałem żadnej lektury, przysięgam. Tylko wiem, co się działo w lalce, bo to omawiałem sobie do matury, bo podejrzewam, że to będzie, nie wiem. Kto napisał ją? Napisał, to wiem, to... Gombrowicz, no Wyspiański to nie, no Boże, dlaczego ja to kliknąłem? Dobra, nieważne, czy w tej lekturze było upubijanie? Tak, było. To brzmi tak śmiesznie, że to musiało być. I ostatnia lektura, czyli Chłopi, też nie wiem, co tam było. Akcja tego dzieła rozgrywa się we wsi. Krasy, Lipce. Strzelałem. W jakich okolicznościach umiera Boryna? Na polu podczas siania, Boże, srania przeczytałem. Ja pierdzielę, co ja mam w głowie. No ale to klikam, na polu podczas srania i tyle. Boże, widzowie, nie wiem, tragedia, dalej. Który egzamin bardziej cię przeraża? Nie wiem, jak teraz to wszystkie. Której lektury się bardziej boisz? Macbeth, Potop, Pantadeusz, Ferdydurka, Dziady były najgorsze, to jest tragedia, naprawdę. Dziady są najnudniejszą lekturą na świecie. Jaką ocenę z języka polskiego masz na świadectwie? 2. Nawet nie skomentuję. Jak spędzisz majówkę? Będę się uczyć, będę odpoczywać, będę się dobrze bawić, będę pracować. Będę się dobrze bawić. Czy stresuje cię matura? Nie. Jak wyniki z matury z języka polskiego by cię zadowoliły? O Boże, 30% wystarczy. Czy czytałeś wszystkie lektury? Nie. Losuj. Pan Tadeusz. I co z tego, że Pan Tadeusz? Ja nie wiem, co, na czym polegał ten quiz? Czekajcie, jaka lektura... Tu było coś. Jaka lektura będzie na twojej maturze? No niestety, nie trafiłeś, była lalka. Dobra, zróbmy sobie ostatni jakiś tutaj, jakiego typu przedmiotu szkoły wolny. Czy zdałbyś tegoroczną maturę z matematyki? Ile tu jest pytań? Odpada. Nie robię tego. Jaką masz szansę na zdanie matury? O, to sprawdźmy. Czy podoba ci się najbardziej w maturach? Sprawiedliwe sprawdzanie...
prostota egzaminu, który decyduje o naszym życiu. Możliwość ubrania się ładnie i wcześniejsze... Nic. Dosłownie nic. Co jest według ciebie najtrudniejsze w maturach? Wszystko. Czy zdajesz jakieś przedmioty w wersji rozszerzonej? Tak, jeden zdaję, angielski. W piątek. Które egzaminy uważasz za gorsze? Pisemne, ustne są zdecydowanie gorsze, ja dobrze, że nie mam ustnych. Czy byłbyś zadowolony z wyników tak, wyniki były adekwatne do mojej wiedzy? Trochę zawiodłem się na sobie. Nie, to była kompletna porażka. Tak, to była kompletna porażka. Nie wiem, jakie są wyniki, więc dlatego daję to. Jaki minimalny wynik by cię zadowolił? O Jezu, 30%, to jest naprawdę wystarczające. Czy uczyłbyś się w domu wykonując arkusze z poprzedniej... Czy uczyłeś? Tak, robiłem, do matematyki tylko. Który podstawowy przedmiot jest twoją najmocniejszą stroną? O Boże, żaden. Małą. Aha, że małą szansę mam na zdanie, tak? Jaką masz szansę na zdanie matury? Małą. No to super. Nie wiem, widzowie, to jest tragedia. Nagrywam 17 minut ten odcinek. Ja nie wiem, czy ja znam tą maturę. Ja nie wiem, ile mam minut odcinka w ogóle. Przecież ja tutaj połowę tego czasu rozwiązywałem zadania z matury, te matematyczne, których i tak nie dokończyłem do końca. Przecież to jest jakaś tragedia totalna. Ja nie wiem, widzowie, ja kończę dzisiejszy odcinek. Ja dzisiaj za karę piję butlę wody do końca, ale wam życzę miłego dnia. Jestem zmęczony nagrywaniem odcinka, bo była na nim matematyka. Zostawcie łapkę w górę, jak chcecie, żebym zdał maturę. Proszę.